Parlamentarny poniedziałek w Radiu Opole. W naszym studiu poseł Katarzyna Czochara, Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. To wprawdzie parlamentarny poniedziałek, ale zanim o parlamencie i polityce, to jeszcze o ważnym dziedzictwie dla regionu Prudnickiego, związanym z kardynałem Wyszyńskim. No tak, dla regionu Prudnickiego, tak naprawdę dla województwa opolskiego, dla całej Polski i Europy, bo kardynał Wyszyński jest tą osobą, która dokonała rzeczy niemożliwych, czyli te wszystkie kwestie, które przełomowe działy się na terenie naszego kraju, później też w Europie, to jest ogromna też wielka zasługa kardynała Wyszyńskiego i tak się składa, że po raz kolejny ja i, i wiele też osób i organizacji zaangażowane w projekt społeczna Krucjata miłości. Po raz już kolejny organizujemy wiele wydarzeń, ale między innymi konkurs. Konkurs upamiętniający postać kardynała Wyszyńskiego skierowany jest tak naprawdę do, do wszystkich dzieci, młodzieży, bo chociażby konkurs plastyczny. Skierowany jest właśnie do przedszkolaków i do dzieci z szkół podstawowych 1-3. Jest kolejny konkurs, konkurs literacki, forma rozprawki. Tu za zadanie młodzi ludzie będą mieli przeanalizować wybrane cytaty kardynała Wyszyńskiego. Z jak gdyby stwierdzić, jakimi wartościami w swoim życiu się kierował, czego też nas nauczał. I czy te myśli, cytaty są na dzień dzisiejszy również aktualne. To jest też dla szkół średnich. Natomiast jak gdyby kolejny konkurs, to jest konkurs muzyczny. Tutaj uzdolniona zwłaszcza... To bardzo duża rozpiętość tych tak, umiejętności, którymi się można wykazać. Tak, tak. Tu uzdolniona młodzież muzycznie będzie miała za zadanie skomponować, napisać pieśń lub też może oczywiście wykorzystać istniejący tekst. Oczywiście będzie to wszystko jest w regulaminie zawarte. Taki musi znaleźć się dopisek. E i myślę, że co najważniejsze tutaj miałam odbyłam taką rozmowę z panem Piotrem Rubikiem, również z panem Zbigniewem książkiem, z którym z którymi od wielu, wielu lat pracuję i zgodzili się być takimi gośćmi honorowymi w jury również tutaj ze strony pana Piotra Rubika przewidziane są nagrody dla tych właśnie laureatów ale też jeszcze jest dla, przewidziane to dla studentów Studentów. Zarówno ten właśnie yy, konkurs muzyczny, ale i też ten literacki, z tym, że studenci będą mieli za zadanie y, przygotować scenariusz. Lekcji, oczywiście bardzo, mhm. bardzo serdecznie zachęcam. ruszają te konkursy. One już ruszyły i do 15 września będzie można te prace przesyłać. Jest ten okres wydłużony, ale to też ze względu na to, że, że jednak konkurs muzyczny skomponowanie muzyki, forma muzyki jest też dowolna. Tutaj absolutnie nie, nie narzucamy nikomu żadnej... To może być ciekawe doświadczenie muzyczne przy okazji też że no, Młodzi powiążą, prawda? Myślę, że to będzie też wspaniałe przeżycie, bo, bo planujemy taką galę podsumującą projekt Społeczna Krucjata Miłości we wrześniu, 23 września, i laureaci chociażby też tego konkursu muzycznego będą mogli wystąpić przed koncertem pana Piotra Rubika. Tak więc proszę nadstawiać ucha. Wakacje po drodze są, więc też będzie więcej czasu na to, żeby się sprawami konkursowymi zająć. A teraz już pani poseł, zgodnie z tytułem naszego programu o tym, co dzieje się w Parlamencie. Była no, taka rezolucja, była stanowisko Parlamentu dotyczące kwestii migracyjnych, przyjmowania nielegalnych imigrantów, niejako z rozdzielnika unijnego. Spora grupa posłów nie zagłosowała w ogóle. Myśli pani, że to jest taka postawa, postawa, która o czymś nam mówi? Tak, oczywiście, że ta postawa, o czymś nam mówi, od razu przypomniała mi się sytuacja, kiedy była też przygotowana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej też uchwała dotycząca chociażby reparacji, czyli te wszystkie kwestie związane ze stratami wojennymi. No tutaj też nie wiem, czy pan pamięta, pewnie tak. Radiosłuchacze też pewnie pamiętają. Opozycja tutaj też w różny sposób się zachowała i też nie było jednomyślności. Chociaż w tak ważnych, wrażliwych sprawach no nie wyobrażam sobie, żeby również posłowie opozycyjni głosowali inaczej, bo to, co próbuje narzucić Unia Europejska, to jest niedopuszczalne, to jest swego rodzaju szantaż, bo nie może być tak, że, że po prostu narzuca się krajom członkowskim określoną liczbę uchodźców, takie osoby, które. W żaden sposób nie można ich zweryfikować. Przecież też chyba wszyscy obserwują, co dzieje się na terenie tych krajów, które przyjęły jakąś tam liczbę uchodźców, że dochodzi do danteńskich scen. Gwałtów, mordów, podpalania. Nie radzą sobie te kraje z tym problemem i dzisiaj, po kilku latach, mamy znowu ten sam problem na arenie Parlamentu Europejskiego. Polska może być przykładem, w jaki sposób prowadzić właśnie tą politykę dotyczącą pomocy humanitarnej, bo to nie kto inny, ale to właśnie Polska przyjęła największą skalę uchodźców, to Polska przygotowała odpowiednie warunki, warunki tak, żeby mieszkańcy, którzy szukali szukali z z Ukrainy terenie na terenie naszego kraju, no mieli, byli przyjmowani również do przyjmowani również domostw, prywatnych nie tylko, nie tylko, przecież to przez urzędy przez urzędy wojewódzkie czy inne były przygotowywane miejsca. przygotowywane dla tych y, osób, i, i dzisiaj, y, kiedy y, patrzymy właśnie na tą sytuację, w jaki sposób zachowała się Unia Europejska, bo to przecież nie tylko Polska. No właśnie, ale proszę mi powiedzieć, w Pani ocenie, dlaczego jest powrót w ogóle do tego tematu, skoro, <coughs> przepraszam, wiadomo było, że spotka się on z takim, a nie innym odbiorem. Trudno, y, trudno a może, jest. Może to jest chęć pomocy Zjednoczonej Prawicy w kampanii wyborczej. <coughs> nie wiem tak naprawdę, jaki jest powód, bo przecież nie tak dawno. Nie tak dawno czołowi politycy w, w Parlamencie Europejskim przyznali się do błędu Pani Angela Merkel, przecież też to mówiła mówiła oficjalnie, że trzeba było też polski słuchać w kwestiach uchodźców w kwestiach chociażby wpływów rosyjskich przyznawali nam rację, a dzisiaj znowu yy, powrót do, do tej samej polityki otwartych drzwi. Prawo i Sprawiedliwość, póki będzie rządzić, nigdy na, nie zgodzi się na herzlich willkommen dla e, uchodźców. E, tych uchodźców, którzy de facto e, nie są takimi uchodźcami, jak chociażby... E, no właśnie, bo trudno w ogóle ich chyba czasami nazwać uchodźcami, to bardziej są migranci ekonomiczni. E, tak, migranci ekonomiczni, którzy tak naprawdę, no, oni nie chcą nawet pracować, oni korzystają tylko z szeroko rozumianych form wsparcia socjalnego. No i, i tutaj... No, znam takie dane z ostatniego czasu, z których wynika, że 60 bodajże procent tych nielegalnych imigrantów, którzy dotarli do Niemiec, nie podjęło pracy. Nie, nie, nie. Oczywiście ja tutaj też może wypowiem się też na temat zarzutów, które stawia opozycja w ostatnim czasie odnośnie tego, że myśmy przyjęli wydali wizy czasowe to są czasowe wizy dla około 130 tysięcy mieszkańców różnych krajów między innymi też i są wśród nich hindusi ale to są osoby które posiadają dowody osobiste paszporty to są osoby które są szeroko rozumiane sprawdzone przez wszystkie służby te które powinny takie analizy dokonać i te osoby pracują, te osoby są również pozyskiwane przez prywatne firmy, prywatne podmioty i ja też pragnę podkreślić, że pomimo tego, że my mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, bo na dzień dzisiejszy według wszystkich danych, to nie są tylko dane Prawa i Sprawiedliwości, ale to są dane też dotyczące diagnozy Yeah. <laughs> poziomu bezrobocia chociażby Unii Europejskiej, 2,7. W porównaniu z tym, jak wyglądała stopa bezrobocia zarządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, no przecież u mnie w moim powiecie prudnickim było to 20 ponad procent. To samo było w powiecie nyskim, brzeskim. No przecież to była ogromna skala ludzi bezrobotnych, młodych, brak jakiejkolwiek stabilizacji, bo nawet jeżeli ktoś tą pracę miał, to ta praca nie była na stałe tylko co trzy miesiące, co pół roku przedłużana albo i nie. Dlatego masowo, masowo młodzi ludzie i nie tylko młodzi ludzie zmuszeni byli do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy i godnych zarobków. To była sytuacja bardzo ciężka, bardzo zła dla polskich rodzin. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła, bo chociażby poziom wynagrodzenia też w bardzo dużym stopniu wzrósł, bo na dzień Najniższa krajowa to jest na rękę ponad 3000. To zresztą też przyciąga tych legalnych migrantów. To dlatego Polską. właśnie jest to coraz bardziej, nasz kraj staje się też coraz bardziej atrakcyjnym dla tych właśnie innych mieszkańców w krajów chociażby Unii Europejskiej, ale i nie tylko. Dlatego no jeszcze raz podkreślę, że to, co działo się w Sejmie to, o czym my głośno mówimy i nie boimy się tego tak naprawdę mówić. Udało nam się przecież, ja osobiście też uczestniczyłam w wielu różnego typu spotkaniach na poziomie parlamentarnym jako wiceprzewodnicząca parlamentarnej grupy polsko-niemieckiej w 2015 roku zablokować tą falę uchodźców. Przecież naciski rozmowy różnego szczebla, było, było ich naprawdę wiele. No, ale na... mówi, pani So... A nie warto się o to bić, bo tam w grę wchodzi bodajże dwa tysiące tych uchodźców, to być może warto ich przyjąć i, i, i nie iść na, na kolejny konflikt z Komisją Europejską. Nie, tak, tak nie można, to jest przecież tak naprawdę y, kwestia uchodźców nie podlega, jakby chciał pan przejrzeć y, dokumenty traktaty unijne, tam nie ma nigdzie, w żadnym traktacie n, zapisu takiego, który mówi o y, narzuceniu przez Komisję Europejską przez Parlament Europejski jakiejkolwiek liczby y, uchodźców a już tym bardziej już tym bardziej nakładaniu jakichkolwiek y, kar no co to w ogóle co to w ogóle ma być to 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 nie no, to ten być, y, to nie ten tędy... kara tego się nie nazywa karą tylko ale to jest szantaż to jest szantaż tak albo przyjmujecie a jak nie to płacicie mówi się o solidarności a jaka jest solidarność w stosunku właśnie do uchodźców z Ukrainy myśmy otrzymali tak symboliczne wsparcie jako Polska jeśli chodzi o Ukraińców, ale to nie tylko Polska takie wsparcie otrzymała, bo takie same, w takiej samej wysokości otrzymały inne kraje: Bułgaria, Węgry, te które Czechy, te które udzielały wsparcia Ukraińcom, a dzisiaj kiedy mówi się o nielegalnych migrantach, którzy tak naprawdę Przybywają na, na teren Europy po jedno. Tak naprawdę po jedno. I my mamy się na to godzić? No nie. Hmm. Na pewno nie. Zagłosuje pani za referendum, gdyby tak. ten pomysł się przerodził w projekt? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, że tak. Dlatego, że ja osobiście uważam, że to jest tak bardzo ważna i, i wrażliwa sprawa, że tutaj jak najbardziej mieszkańcy naszego kraju powinni się też wypowiedzieć, żeby nie było żadnych, absolutnie żadnych wątpliwości, żeby Unia Europejska skończyła właśnie z tą polityką otwartych dni, bo to jest niedopuszczalne, to, tak nie może być. A to, to referendum teraz, czy razem z wyborami parlamentarnymi? Myślę, że nie byłoby to złe rozwiązanie, gdyby było to razem z wyborami, bo wtedy automatycznie cała ta organizacja byłaby o wiele łatwiejsza. No też wiadomo, to są przeprowadzenie takiego referendum, to są też koszty, a tutaj te koszty byłyby zniwelowane, obniżone ze względu na to, że tak czy owak mamy w październiku, jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy, bo przecież prezydent terminu daty wyborów nie, nie ogłosił, ale te wybory jednak na pewno się odbędą i myślę. To, że byłby to dobry pomysł, dobre rozwiązanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Katarzyna Czuchara, Prawo i Sprawiedliwość, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo i pozdrawiam bardzo serdecznie. I zachęcam oczywiście młodych ludzi do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym błogosławianego kardynała Wyszyńskiego. Cała rozmowa na radio.opole.pl